poprzednio w Darksiders. Horseman, I believe you called. Profather, I am the one you seek. And where else would I be but the city of the dead? Would you like to ask a question? Or just stand there like you've seen a ghost? Tell me how to reach the Well of Souls. The Well of Souls is a place of unimaginable power. The key to life and death, of creation itself. And that is why the well has a key of its own. One that was divided long ago. The angels keep one half, and the demons the other. And never shall the two meet. Unless you truly mean to save your brother. To save war, I would storm the White City. Of that, I am more than certain. But there is no need. The angels have realms beyond the White City, as the demons do beyond their Dark Kingdom. All will become clear to you once you reach the tree. I've already done that, Crowfather. Nevertheless, you must find the tree again and go wherever it takes you. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Darksiders Definitive Edition na PC. Chociaż to jest w sumie zbędne, bo wiadomo, jest w opisie zawsze powiedziane. Finalnie uznałem, że nie będę jednak gadał z wroniarzem na start, tylko od razu przejdziemy do dodatkowych kampanii i zaczniemy kuźnię otchłani. Zobaczmy, czy będzie jakiś cinematic, czy od razu mnie wrzuci w gierkę. Od razu mnie wrzuci w gierkę, dobra. No to let's go. Przeszukaj krainę... Krainę cienia? Krainę cieni chyba powinno tu być. Ktoś się nie postarał, widzę. Okej, okay, jestem ciekawy, jak długi jest DLC. Nie miałem ani przyjemności w niego... nigdy zagrać, ani tym bardziej nie miałem przyjemności w ogóle go obejrzeć. Oczywiście przyjemność oglądania jest troszkę mniejsza niż zagrania samemu, ale przyjemność to przyjemność. Dobra, tędy nie przejdę, to trzeba iść tędy. Rozwalając po drodze wszystko, co się da. A! Dobra. W górę nie pójdę, ale mogę normalnie po ścianie sobie przebiec. A tak coś właśnie czułem, że... O! Halo! Nie chciałem eliksirów nie używać. Dobra, to inaczej. Ej! Ej, wait a minute, czemu nie mam tego przypisanego? The hell? Proszę mi to przypisać z powrotem. Nie wróć, na opak. To tu, a to tu. Dobra, użyj rozdzielacza i w górę. Rozdzieracza, nie rozdzielacza. No i dobra. Jest poteczka. A, okej, okay, sobie otwieram sobie po prostu przejście. No spoko. No i dobra, to... Wracamy do ciała. I wracamy na początek. Ciekawe, co się kryje. Może inaczej. Co się kryje, to się zaraz pewnie dowiemy. Ale... A może i nie? O! A może i tak? A nie, okej. Widzę zagadkę chwilowo się tylko... pojawiła. Dobra, no mój cel jest jasny. A, jest żelazna polana. Tak się nazywa ta część tej lokacji. Okej. Jest jeszcze jakiś inny guzik? A, chyba, że... To też jest otwiera... się otwiera? Tak, czyli
Wiadomo, co trzeba zrobić. Użyć rozdzieracza i jedną połówką się dostać w to miejsce. A, chyba, że jestem za daleko. Tak, jestem za daleko. To gorzej, to gorzej. A, czekaj, tu jest przejście. Pytanie, czy to jest... Tak, to jest zablokowane. Czyli nie ma przejścia jednak. Hurdur. No jeszcze mam taką opcję, ale nie wiem, czy to nie będzie za wolne z mojej strony. Minimalnie, ale niestety tak się tego zrobić nie da. No chyba, że tu muszę postawić to moje główne ciało, żeby był większy zasięg. Tą połówką iść dalej. No bo teraz też jestem na granicy zasięgu, ale... No właśnie, ale mogę... się tu swobodnie przemieszczać. No, tu otwarte z jednej i drugiej strony. Ej, no czemu mi tego nie anulowało? Dobra, i teraz tu się postawię, bo mam tutaj dojście zwykłe. Czy tu jest jakiś pojemnik, albo coś, co mogę wziąć ze sobą? Nie bardzo. A to troszeczkę boli. A, nie, dobra, to jest po prostu guzik. Okej. Dość do guzika sobie odblokowałem. Twórca, zapewne. Sporo ci twórcy mają tych posągów, zauważyłem. No, niestety pustawo. Ale nie jest to nic najgorszego. Dobra. Kulka na miejsce i lecimy dalej. W ogóle, co to jest za taki ten? Bo to nie jest spaczenie. Więc co to może być? O. Cyk, poteczka. Trochę siwa. I lecimy dalej. I'm afraid my home is quite a mess. Speak plainly if you value your life, such as it is. Oh, how rude of me. I am a smith, a visionary architect, sculptor, creator of the masterpiece that resides in this realm. And you must be an agent of the makers. They've trapped me here for thousands of years. Now they think my death will ease my guilt. They are not forgiven. Szalony kowal! Czekaj, a to nie jest ten, co wykuł zbroję otchłani dla jeźdźców? Jeśli dobrze pamiętam opis zbroi wojny z jedynki. Grzmotnij mu tym żniwem. Ty, ale kurde, gość jest pancerny. Nawet jak na twórcę. Aj, zmień. Au. Czekaj. Tarcze. Potkę. Żniwo. Lecimy dalej. Tylko mogłem jakieś uniki w sumie spróbować chociaż zastosować. Bo same takie byle jakie ciosy to mi niewiele dadzą. W ogóle też fajnie, że Deunik w bokach gra mi i robi coś kompletnie innego. O, fajnie, że ledwo miałem życie. Co właśnie przed chwilą.
Dobra, jeszcze jedna podka. Jeszcze jedno żniwo. No. I żniwiarz. Na dokładkę. Halo, żniwiarz! Ale kurde, już boss od razu w pierwszym odcinku. To po niecałych 10 minutach. Au. Dobra, shield. Podka tak na wszelki wypadek. Ej, bo jak tak patrzę, to może jestem za słaby jednak na te DLC. Jakoś to idzie. You must wait. You attack me, Smith. The madness has blinded you. Mad am I? You... Now, let us not be ruled by our baser instincts. We can help each other. Answer my questions and I will stay my hand. I won't ask again. Where are we? This is the Shadowlands. A void between the Tree of Life and the Tree of Death. It's a rather pleasant place for a visit, is it not? Or an eon of imprisonment, as it were? You're such a genius, why haven't you escaped? Transportation is no obstacle for a smith such as myself. But the Makers have sealed the portal. Or so I had thought. The power of corruption has broken the lock of your prison. But how? I don't... Gods, what will it do? Wait! Don't leave! You have to help me. Why? My masterpiece! It threatens countless worlds! The Abyssal Forge is a sentient being of living stone, and it has crafted an implacable army. If the portal seal is unlocked, creations of the Abyssal Forge will invade other realms. How is this any of my concern? Ah, you don't understand! I crafted the Abyssal Forge to harness the power of the Abyss. It lives, it breathes, it creates constructs that can then build yet more Abyssal Forges. unlike myself, the Abyssal Forge is utterly insane. Its constructs will destroy everything in their path. You should not have meddled with the powers of the Abyss. You must unmake this. I have tried, yet I cannot. Damn you. What must be done, then? First, you must escape this island. The waters here are deadly to your living flesh. However, I can make a talisman to shield you. But first, you must bring me the right materials. Spoko, a masz coś fajnego na sprzedaż? Tak patrzę, to nie do końca, ale eliksiry z chęcią bym kupił. Jeden HP. Wow. Zbierz rudę chaosu, sztuk 7. No dobra. Kurde, ale jeśli typ mówi prawdę, no to niezłe wiksy się podziały z tą kuźnią. Ale mnie cały czas ciekawi ta cała otchłań. No, sam zresztą teraz śmieć powiedział, nie trzeba było igrać z potęgą otchłani. Ale czym jest ta otchłań? Tutaj nic się nie zmieniło, widzę. Bo nie powiem, że wszyscy się jej boją, no bo jak ma się całe stworzenie czegoś bać w Darksidersach, to są to tylko jej sceny, bardziej boją się śmierci, jest to potwierdzone. Ale w ogóle jak fajnie wygląda, jakby... Nie umarły twórca? Trochę tak to wygląda z tej perspektywy. Dobra, z nim już tylko mogę handlować. Nic więcej. A chyba, że o to mu chodziło z tymi wodami. Jakby dobra, no, mam mu rudę przynieść, ale gdzie mam iść? Tam? De facto jedyna możliwa opcja, jak dla mnie. Póki co. Żądlak. A, nie chciałem tego. Dobra, bierz mi te potę.
Już mam 3, niestety zużyłem po te gniewu. Dość opatrznie. Czy tam nieopatrznie. Szkoda, ale mówi się trudno. Okej, gdzieś tu jest skrzynka. Gdzieś tutaj. Na dole? Nie, było gdzieś wyżej. Bo się dopiero wtedy na mapie pojawiła. Okej, rozumiem, że to jest ta cała ruda chaosu, tak? O! Interesting. Okej, czyli zeskok do tej wody równa się perma śmierć. Nie cofka, tylko od razu giniesz na miejscu. Okej, no i muszę chyba zniszczyć kryształ, tak mi się wydaje. Dziękuję. Ale niewiele mi jakby z tego przyjdzie. Jeśli będę musiał go zniszczyć tak jak stoi. W tej wodzie, do której nie mogę wejść. Nie wiem, chwilowo po prostu czyste przejście. Come on, ludzie! Nie, no wejdź, no wejdź! Jakiś checkpoint może? Tak średnio widzę. Dobra, weź mi to. To jest nasze odlaki lepsze. 2-3 strzały, jeden pada. Się nie muszę w ogóle męczyć strzelając. Przyciągając ich do siebie. Coś wypadło z niego? Nic. Akurat to jest głupie. Czemu on nie złapał się krawędzi, nie wskoczył? Strasznie dziwnie jest to zaprojektowane. Że tylko po konkretnych powierzchniach on się może wspinać. No, tu jakaś zbroja. Wow, łodziwa ma lepszą obronę, ale pewnie cała reszta jest do bani. Czyli tutaj po prostu tego nie ma. O! Lepsza obrona, dodatkowe złoto i obrona od trafienia krytycznego. Okej, sprawdźmy to. Tutaj ciągle ta berło obalonego króla. Jeszcze 3 levele, gdzie niewiele brakuje do 18. Okej, ja mam teraz na sobie to. No kurde, ten exp trochę kusi, żeby sobie to zostawić, bo ma łącznie plus 14% do expa chyba. Nie, plus 22%. A to trochę daje. Okej, tyle jest nam bezkrwistych. W sumie mogłem sobie to już w poprzednim odcinku zamienić. Bo dopóki z nimi nie walczę, to noszenie go jest trochę bez sensu. Aha, okej, ja de facto nic więcej tutaj nie zrobię. To jest tylko droga do skrzynki. To jest trochę lipa. Myślałem, że jest jeszcze jakieś przejście dalej, ale... Nie ma. Gdzie jest dalsze przejście w takim bądź razie? Tutaj czy gdzieś na górze? Tu mam dwoje drzwi tak w sumie. Znaczy, tu są drzwi, tam jest po prostu korytarz. Okej. Jest checkpoint. I będzie walka. O, proszę. Czyżby to tyran? A, łowca z kuźni, no ale walczy jak tyran, no więc... Tyran kuźniowy, powiedzmy. Znaczy taka jego kuźnio-otchłaniowa wersja. Keep firing. Żniwo. Kurde, nie wyszło. Żniwo. No i pokrojony. A, no oczywiście, żeby nie było za łatwo. To jeszcze drugi. I trzeci! Pewnie do 3 razy sztuka, jak to mówią. A to cyk! Żniwo na 2. Wow, ej, ale jak to im mało bije.
Kurde, ja jestem wreszcie chyba na... zarazem przeciwników, którzy faktycznie coś są w stanie mi zrobić, a nie jak na przykład w pozostałych lokacjach, gdzie... i pyk, lecimy z egzekucją. Gdzie wchodząc... oj, proszę bardzo, level za... czy level, no level tak po prostu, ale praktycznie za darmo dostałem wyleczenie się i... No. Dobrze, kolejna egzekucja. I uzupełnienie gniewu. Bardzo ładnie. Tutaj wszystko na plus i doświadczenie plus 6%. Także bueno. To sobie wymienię. Tutaj... tylko jest złoto, tylko zbieramy. Rękawice, to też tylko do zebrania. I nic więcej nie wyleciało z tego, co widzę. Okej, okay, zdążyłem wymienić w powietrzu jeszcze. Okej, okay, czy to jest ta ruda? Tak, ruda chaosu. Aha, i na strzała jedna schodzi. Dobra. Lubię takie skrzynki. Trafię? No, prawie bez problemu. Znaczy wróć, prawie idealnie właściwie, nie prawie bez problemu. Tylko bez złoto, tylko to taki mech. A w ogóle tu mogłem tak normalnie przejść, nie? To... trochę się zbłaźniłem. Nie wiem, czy się zbłaźniłem, ale trochę to... nie do końca poszło tak, jak sądziłem, że pójdzie. Znaczy, wróć, nie do końca po... zrobiłem to tak, jak chcieli twórcy, bo myślałem, że ma to wyglądać inaczej. Nie wiem, czy tutaj w sumie mam się rozglądać z tymi wszystkimi kamieniami, bo to jest raczej związane tylko chyba z fabułą. Znaczy z fabułą, z główną... z podstawką, powiedzmy. To jest chyba dużo określone. Okej, tutaj coś otwieram. Tu coś otwieram. Okej, okay. A czy jak zeskoczę? Nie, jak zeskoczę, to chyba nie ma powrotu. Dobra, to chyba muszę znowu się bawić rozdzieraczem duszy. Rozdzieracz. Czemu ja rozdzierać mylę z rozdzielaczem? Co ja z tym mam? Dobra, i to wyleci... tak, są takie rampy, powiedzmy. Okej. To tak, ta połówka leci na... samiusieńki. Aha. Okej, to było... w cudzysłowie trochę dziwne. I czemu ja mam tę niewidzialną ścianę? Może tędy mam, tak, mam po prostu iść tędy. Dobra, było to trochę głupie. Czy głupio rozwiązane. No ale tak musiałbym tutaj iść sam. Znaczy tą połówką. No, jak będę poszedł osobiście, no to nie miałbym się już chyba jak wrócić. Okej, okay, i ziup! Dobra, teraz ta połówka leci. Okej, okay, to tak średnio wyszło. No. A nie, czekaj. Teraz muszę tutaj wrócić. No i proszę bardzo, już tylko doprowadzić kulę na miejsce. No, tocz się, tocz. I pyk. Dobra, już chyba trzy kawałki mamy tej rudy. Dwa albo trzy. Okej, okay, znowu dwa przejścia. Tutaj nic. Oho, czyżby pierwsza walka z konstruktami? W tej wersji czy w tej wersji? No tak, no trochę tak, no trochę tak, w tej wersji. W tej wersji, powiedzmy, świata, no bo zakładam, że Kraina Cieni to jest jakieś tam odbicie, no w końcu... w jedynce było to dosłownie lustrzane odbicie świata, w którym chodził wojna.
Z tą różnicą, że po prostu było to takie trochę bardziej cienisto-demoniczne. No wyglądają jak roboty z Jacka i Daxtera z Zaginionej Granicy. Ten jeden przynajmniej. No siema. To co? Znacie żniwiarza? Jeśli nie, to zaraz poznacie. Pomocnik kuźni. Tak się te boty nazywają. A nie, jest pomocnik, to jest ten chyba mniejszy. O, i lecimy teraz. Pyk. No, ale widzę, że egzekucja jest chyba taka sama jak na zwykłym konstrukcie. Mhm, dokładnie. No, ale de facto, jakbym mógł teraz walnąć egzekucję absolutnie na każdym z tych konstruktów, to bueno. Bo zabijając jednego, jeszcze uszkadzam resztę. Uszkadzam. Nie? W tym dość dużym cudzysłowiu określone. Brakuje mi tylko, żeby mieć jeszcze HP za egzekucję, nie? Bo to jest po prostu cud miód z tymi kosami. Dobra, tędy przyszedłem. Tutaj mam to. Co dalej? Nie przejdę tam dalej. Chyba, że mogę to po prostu wysadzić z tej odległości. Ja. Okej, druga to była, teraz trzecia. No nie, no a tamto się dopiero mogę udać, kiedy ogarnę sobie ten talizman od Kowala. A już jest 25 minuta. Kiedy to zleciało? Przynajmniej dla mnie, dla was już pewnie jakieś tak mniej więcej 27. Aj, to nie jest uśpione. Dobra, się obejdzie bez tego. Okej, teraz tak, tu jest powrót. A tu było chyba jeszcze przejście, czy nie? Nie, tu nie. Ale chyba tu było jeszcze jakieś rozgałęzienie. Mam dopiero 3 fragmenty, a potrzebuję jeszcze 4. Tu... Nie, ale tutaj byliśmy przed chwilą. Prawda? O, właśnie, jeszcze punkt umiejętności do wydania. Zobaczmy. Krytyki czy odbijanie? A, odbijanie na full poproszę. Dobra, ale nie, wróć mi do tego. I... mapa. Okej, tu żeśmy byli. Stąd żeśmy przyszli. Tu i tu. To jest ten początek cały. Byliśmy przed chwilą. Okej, tu jest chyba jeszcze przejście. Kompletnie po drugiej stronie. Jeśli dobrze odczytuję mapę. Będzie? Będzie. Okej, tu jest jakby w razie czego szybki powrót, ale coś mi się wydaje, że póki co, to wskoczenie do tej wody to jest po prostu samobójstwo. I nie mam sensu nawet próbować przechodzić bez tego talizmanu. O, świetnie! Nawet to musisz mieć! Kuźnio, droga! Możesz mnie z łaski swojej nie wkurwiać? Bo naprawdę ostatnie, co chciałem tutaj zobaczyć, to karaluchy, nie? Dobra, no tutaj po raz... Okej, to było dziwne. Nie wiem, czy wziął jakby taki głęboki wdech, ale zdolności nie użył. No i subcio. Okej, czy tu jest przejście? Tak jest. Nie zmienię postaci, tylko w dół. Grekiem. To nie Sekiro. Sekiro się kółkiem chyba nurkowało. Nie grałem jakiś czas, to pamiętam dokładnie. Okej, tutaj nic. Jak wypłynę, to nie ma po co. Dobra. Ciekawe, czy da mi to przepłynąć w sumie. Nichuchu!
Tylko dobra, tam jest w sumie tylko skrzynia, no ale jakby nie skrzynia mnie teraz interesuje. Jak to odblokować? Myślałem, że tym muszę, ale najwidoczniej to jest tylko i wyłącznie do zrobienia skrzyni potrzebne. Chyba, że jest tu jakieś wyjście. A jest! Dobra! Okej, czy po prostu ja byłem ślepy i nie zauważyłem, że mogę tam kawałek dalej wypłynąć i iść dalej. O, już będzie pół godziny, bailando. O, tu... Co, i tutaj po prostu wypływam i po ścianie, co? No, oczywiście. Co, i było sobie po prostu sprawdzić. No, w górę i na górę. No, i mamy tutaj wajchę, która otwiera przejście. Także pyk. Jakiś checkpoint bym się przydał, nie powiem. Au. Pomocnik kuźni. Dobra, trzepiemy gościa. O, i pyk, egzekucja. Trochę spóźniona reakcja moja była, ale co tam. No i proszę bardzo, od razu jedno żniwo i egzekucja. Na tym jednym typie przynajmniej. Drugi niestety nie dostąpił tego szczęścia zostania wyegzekucjonowanym przeze mnie. Okay, wydaje mi się, że po przejściu przez drzwi powinien być safe, tak więc... Okej, okay, ta skrzynia jest tutaj. No to okej. Okay. No to puścimy sobie połóweczkę śmierci. Uważając na te skurczysyńskie wyrzutnie skarabeuszy. No, dół. I w górę. Dobra. Co jest w środku? Już myślałem, że tylko kasa, nie? Wszystko na plus i doświadczenie plus 6%. Bueno. Dobra, to wracamy do ciała. O, tu jeszcze się jakiś uchował. Pomocnik kuźni. O, co to było? A, jakiś talizman. No to pójdzie na żarcie dla kos. Okej, tu widzę, finalnie jest jedna ta sama ścieżka. Ale w sumie, jakby tak na to patrzeć, no gdzie ty lecisz? Chodź tu! Jakby tak patrzeć, to kilka tych skarabuszy by się przydało, bym sobie je porozwalał szponami, bym się wyhealował za free. Dobra, tutaj nie ma przejścia. Chyba, że teraz w skrzynce może mi coś podkowego wydropi na później. Tu jest zablokowane. Beczka pusta. Ceramika też bezpodkowa. A niestety, skrzynka. No jak raz mógłby akurat podki wpaść, no. Trzy leczące. Dobra, stąd przyszedłem, a z tej strony... Czy z tej? Na górze? O, proszę bardzo. Mówisz i masz. Okej, zobaczmy. Z tej strony jest przejście i z tamtej. Dobra, sprawdźmy najpierw w tym kierunku, co się kryje. Ale to jakoś dostałem save'a. God bless... Nie. Praise the Lord. Chyba tak to było. To w tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to tyle i do usłyszenia. Cześć.